Hej, siemanko guys, z tej strony Rogalik, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Pod ostatnim odcinkiem zwycięzcą ostatniego giveawaya jest ta osoba, a jeżeli chcecie wygrać w dzisiejszym odcinku tego skina, wystarczy jak zwykle zostawić lajka, komentarz dotyczący filmu oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Najlepiej wypunktować sobie, które sekrety mapy Mirage znaliście, a które nie, a najciekawsze komentarze dotyczące mapy Mirage oczywiście nagrodzę dodatkowymi skinami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, a ja lecę sobie do 5 sekretów mapy Mirage. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Bang! Numer 1, czyli ławka. W dzisiejszym odcinku będę chciał zaprezentować wam fajny spot, dzięki któremu będziecie mogli bez problemu wyeliminować swojego przeciwnika, który znajduje się w apartach B. Wystarczy zbliżyć się do ławki i stanąć w ten sposób, aby widzieć okienko, z którego przeciwnik może nam wyskoczyć. Zazwyczaj, gdy przeciwnik skrada się na shifcie, będziemy mogli bez problemu go zobaczyć i wyeliminować za pomocą jednego strzału z AWP, bądź po prostu zespotować go i jak będzie wychodził z balkonu, po prostu zabić go bardzo łatwym strzałem w głowę. Jest to bardzo łatwy strzał, który i według mnie na pewno wam się przyda podczas gry, ponieważ zazwyczaj on jest wykorzystywany przez prograczy, a pierwszy raz został wykorzystany przez drużynę Spirit. Naprawdę bardzo dobry strzał, który po prostu według mnie przyda wam się w późniejszej grze. Kolejnym trikiem w dzisiejszym materiale to już zajęcie apartów B, jeżeli zgubimy bombę po stronie terrorystów. Często jest tak, że w tym miejscu gdzieś gubimy bombę i nie mamy jej za bardzo jak odbić, ponieważ nasz przeciwnik w tym miejscu ustawił swoją defensywę. Warto jest zdać takiego smoka, który po prostu odsmokuje to wejście i będziemy mogli, dzięki czemu będziemy mogli bez problemu podnieść taką bombę i zafleszować przeciwnika, który tam się znajduje. Jeżeli podniesiemy taką bombę, zazwyczaj runda już jest nasza, ponieważ wiemy, że defensywa przeciwnika jest skupiona wokół tej bomby, a my będziemy mogli ją bez problemu po takim smoku i fleszu po prostu podnieść. Sami zobaczcie, jak bardzo przydatny jest to trik i myślę, że każdemu z was przydałby się w późniejszej grze w Counter-Strike'u. Dajcie znać w komentarzu, czy tak jest. Kolejnym trikiem na dziś jest flash, który to oślepia wszystkie pozycje na bombsite. A, jest to bardzo fajny i przydatny flash, dzięki któremu będziemy mogli oślepić wszystkich przeciwników. Wystarczy wcelować się w tą kreseczkę, upewnić się, że flash odbije się od ściany i po prostu wychylić na przeciwników. Oślepia on wszystkich przeciwników, nawet tych, którzy znajdują się na blisko, a jest go bardzo ciężko zauważyć w ferworze walki. Jest to naprawdę bardzo fajny i przydatny trik, który według mnie warto wykorzystywać podczas gry na MMie i wtedy będziecie mogli również wbijać tą rankę szybciej. Kolejnym sekretem są smoki, które to niestety zostawiają lukę, tak jak już mówiłem o tym w poprzednim filmie. Jeżeli taka luka nam się przytrafi, pokażę wam w dzisiejszym odcinku, jak rzucić smoka, który będziecie mogli sami sobie wykorzystać. Wystarczy ustawić się w tym miejscu na mapie oraz rzucić smoka w to miejsce z jump throwem i bez problemu będziecie mogli wtedy sami wykorzystać tego smoka, a przeciwnicy absolutnie nie będą mieli pojęcia, co się dzieje. Zazwyczaj ten smoke jest używany przez drużynę Spirit oraz Pride nawet w Polsce i bardzo często jest on wykorzystywany podczas oficjalnych meczy, co pewnie już mogliście zauważyć bądź nie. Dajcie znać w komentarzu, czy taki smoke wam się przyda, a ja lecę sobie już na szybkości do kolejnego triku. Kolejnym i ostatnim już trikiem na dziś jest podsadzenie się na konektor, dzięki czemu będziecie mogli bez problemu patrzeć sobie gale czy inne te pozycje na mapie, jeżeli mamy przejęty cały środek. Jest oczywiście ryzyko, jesteśmy narażeni na flesze oraz na atak z samego top mida, ale jest to bardzo fajny trik, który możecie wykorzystać, a strzały jak najbardziej z tej pozycji są super celne, nie ma żadnego rozrzutu i jest naprawdę całkiem spoko pozycja. Dzięki wam bardzo za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i że zostawicie pod nim łapę w górę, komentarz oraz suba, bo to bardzo motywuje mnie, żeby pracować dalej. Dzięki wam bardzo jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!